Małgosiu, dzisiaj jesteśmy na ramówce Telewizji Polskiej. Zacznę od gratulacji, bo nie mieliśmy okazji rozmawiać, a tutaj była niedawno szczęśliwa nowina. No właśnie moje pierwsze pytanie, jak się przede wszystkim czujesz? Dziękuję, bardzo dobrze. Oczywiście no, dzisiaj jest dość gorąco, więc jak wszyscy czuję się nieco może gorzej niż jak jest parę stopni chłodniej, ale nic nie wykracza poza normę. Czyli żadnych na razie objawów, które mają mamy na samym początku ciąży, na razie nie mam. A to miałam. O, już dzisiaj były. Już nie mam, ale to już wszystko jest za mną. Wszystkie mdłości, bóle głowy, zmęczenie, 4-godzinny sen po pytaniu na śniadanie. To wszystko już miało miejsce i mam nadzieję, że teraz weszłam w złoty okres ciąży i będzie już tylko dobrze. No właśnie, tutaj pytanie, jak sobie z tym wszystkim radzisz, bo jednak pytanie na śniadanie jest wymagające. Przede wszystkim jest to śniadaniówka, więc praca od samego rana. A ja jestem twarda, ja się żadnej pracy nie boję. Nie no, oczywiście tak poważnie, bardzo wspiera mnie ekipa. Pytanie na śniadanie, zawsze mam wodę, jak chcę herbatę, kiedy jest chłodniej o poranku, to też mam, naprawdę się bardzo o mnie troszczą, więc jest pod tym kątem, jestem szczęściarą, że mam takich wspaniałych kolegów w pracy i, no i cieszymy się wszyscy. Ja w ogóle tę radość, to mam wrażenie, że takie lusterka są wokół mnie i odbija się od wszystkich, także cieszę się, że to jest taka nasza wspólna radość. Tak, tym bardziej, że myślę, że nie tylko ty się bardzo cieszysz, ale wszyscy dookoła, ludzie, którzy cię otaczają. Zresztą ja sam, jak o tym mówię, to są tak wspaniałe wiadomości, że nie sposób o tym nie porozmawiać i podzielić się tą radością. To prawda, szczególnie jak ktoś jest zadowolony, wiesz, jakbyś ze mną porozmawiał w trakcie nudności, to nie byłoby tak kolorowo, ale teraz jest. Powiedz mi, prowadzisz pytanie na śniadanie już od dłuższego czasu. Czy na chwilę obecną są przed tobą jakieś wyzwania, jeżeli chodzi o ten program? Przed którymi się na przykład obawiasz? Czy są jakieś nadal problemy? Zawsze są największym wyzwaniem, są trudne rozmowy, rozmowy z osobami, które wszystko straciły, które walczą o życie, dla których jesteśmy szansą na lepsze jutro, na lepsze życie, ponieważ na przykład zbierają pieniądze. I to są rzeczy, które zawsze będą wyzwaniem i nigdy nie spowszednieją, przynajmniej nie mnie, bo ja to przeżywam, ja to zabieram do domu, ja o tym myślę. I to jest bardzo trudne jest później przejść do tej rozrywkowej części programu, a przecież na tym on polega, że musimy po tych tematach, te tematy zmieniać, żeby program był ciekawy dla widza, więc to zawsze będzie i jest dla mnie wyzwaniem. Małgosiu, powiedz mi, bo jednak to jest już twoja druga ciąża. Masz już pewne doświadczenie, jak przy tej ciąży planujesz swoją pracę, bo jednak podejrzewam, że będzie przerwa w telewizji i nie będziemy mogli cię oglądać. Do końca bym chciała pracować i wrócić od razu po porodzie. Mam nadzieję, że się to uda. W pierwszej ciąży pracowałam do ostatniego dnia i trzymaj kciuki, żeby tak było też teraz. Powiem szczerze, że liczyłem na taką odpowiedź i myślałem, że może, a jednak będziesz chciała skończyć wcześniej, ale nie będziemy... Czas pokaże, bo dziecko jest absolutnie dla mnie najważniejsze, rola mamy jest najważniejszą rolą mojego życia, więc jeżeli maleństwo będzie wymagało ode mnie tego, żeby nie pracować, to absolutnie tak będzie. Natomiast no, pierwsza ciąża pokazała, że da się. Ciąża Idy Nowakowskiej, z którą przed chwilą rozmawiałam, która mówi, słyszałam, że się na mnie będziesz wzorowała, bo takie dostała pytanie od dziennikarzy. No to tak, też będę się na niej wzorowała i mam nadzieję, że się uda. Tak samo. Też ciebie zapytam, bo imię twojego pierwszego synka Enzo jest niespotykane, wręcz bym powiedział. Jak w tym przypadku, czy planujesz kolejne imię, które będzie zaskoczeniem? Chciałabym, żeby było to imię polskie, ale bez szy czy ży. Czyli okay. Żeby było jednak łatwość wymawiania. Ja Małgorzata Tomaszewska. No czasem za granicą muszę literować całe imię i całe nazwisko, a to długie. Jeszcze mam Małgorzata Wiktoria Tomaszewska, więc no, czasami rzeczywiście odczuwam to, a często wyjeżdżam, więc często ten, może za dużo powiedzieć, problem, ale no, to wydłużenie przy na przykład odprawie paszportowej się zdarza albo przy podawaniu swoich danych przez telefon, więc... Tak. Dodatkowo też mój ojczym jest Szwajcarem, francuskojęzycznym, więc no, nie chciałabym mu zrobić tego, żeby nie potrafił wymówić imienia mojego dziecka. Powiem ci, że dzisiaj z ciekawości chciałem zobaczyć, skąd wzięła się inspiracja na w ogóle imię Enzo i nie mogłem nigdzie znaleźć, no i właśnie tutaj pojawia się pytanie, skąd się wzięła inspiracja. Wiesz co, moja mama wymyśliła to imię w ogóle i sobie zdałam sprawę z tego niedawno, że to była jej propozycja i dodatkowo usłyszałam we Włoszech to imię, no bo to włoskie imię, więc głównie moja mama była takim prowodyrem do tego, żeby to był Enzo.
Czy tym razem też będzie prowodyrem? No na razie nie, bo trzy wymyśliła, które mi się nie podobają i są też tak, takie zwariowane trochę, więc nie, mamo, może nie, ale zobaczymy. To jakie imiona w takim razie obstawiacie? Są to imiona żeńskie czy męskie? I takie, bo jeszcze nie znamy płci, więc to się tak naprawdę okaże. Ale szczerze mówiąc, chcę sobie dać jeszcze trochę czasu, bo chcę poczuć kopnięcia. Czy będzie ich dużo, czy to musi być imię energiczne, czy raczej spokojne, czy delikatne. Zobaczymy. No i też płeć. Szczerze mówiąc, czekam na to, bo ja robię plany, a Bóg się śmieje, tak zawsze mówię, więc będę planowała jakie imię, a to się okaże, że zupełnie inna płeć, więc zobaczymy. A tak najbardziej chciałabyś jednak córeczkę, czy chłopczyka? No na różowo bym chciała, ale zobaczymy. Ważne, żeby dzieciątko było zdrowe, to jest najważniejsze. Oczywiście, że tak i mam nadzieję, że wszystko przebiegnie według twojego planu. Tutaj wrócę trochę do pytania na śniadanie. Mianowicie ostatnio były zmiany, nowi prowadzący. Właśnie, jaka była twoja reakcja na nowe osoby w pracy? Ja poznałam nowych prowadzących przed tym, jak byli na antenie, więc miałam taką ogromną przyjemność, są fantastyczni. Oglądałam debiuty nowych duetów i uważam, że są świetne. Nawet napisałam im wiadomości, że są genialni i że będę z przyjemnością już mnie tam oglądała, bo co prawda wstaję z kurami przed pytaniem na śniadanie w tej chwili, bo dziecko mi nie daje spać, ale tak czy inaczej oglądałam, nastawiłam sobie budzik, żeby na pewno nie zapomnieć włączyć pytanie na śniadanie. Ja bardzo lubię, kiedy ktoś dołącza do ekipy pytania na śniadanie i czuję się jakoś tak, no tak świeżo, tak fajnie jest wtedy. Powiedz mi, twojego męża nie widzimy na co dzień, tak naprawdę nigdzie, nie pokazujesz się z nim. Dlaczego? Uważamy, że rodzina potrzebuje ciszy i chcemy jak najdłużej, żeby tak właśnie było. Tak samo będzie z dzieckiem, jednak ostatnie ciąże osób publicznych, chociażby influencerów, są ciążami, które są pokazywane otwarcie w sieci, chociażby wizerunek dziecka. Jak będzie w twoim przypadku? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak będzie, jeśli chodzi o wizerunek tak malutkiego dziecka, bo nad tym się nie zastanawiałam. Mój synek chciał być obecny w mediach, prosił o to, żeby nagrać z nim filmik, czy zrobić zdjęcie. Ja za każdym razem, kiedy publikuję z nim zdjęcie, to się go pytam, czy mu się podoba i czy chce. Więc on chce. Nie zastanawiałam się, co zrobić, co zrobię z dzieckiem, które jeszcze tego głosu własnego nie ma. No myślę, że gdzieś tam rodzinnie podejmiemy tę decyzję. Małgosiu, w takim razie trzymam kciuki, że wszystko, tak jak wspomniałem, przebiegnie po twojej myśli. No i życzę ci dzisiaj miłego dnia. Dziękuję bardzo i wzajemnie.